Drodzy, witam Was w sobotę 27 stycznia w dzisiejszym codzienniku biblijnym. I dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień proponuje nam dwa teksty biblijne. Pierwszy pochodzi z pierwszej Księgi Królewskiej, z trzeciego rozdziału, zapisany jest w wersetach 11 i 12. Rzekł Bóg do Salomona: dlatego, że nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, dlatego uczynię zgodnie z twoim życzeniem. I z listu do Rzymian słowa apostoła Pawła, zapisane w 12 rozdziale w wersecie 2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Moi drodzy, dobrze znam oba z tych tekstów. Nieraz były one podstawą kazania w naszym kościele. I kiedy patrzę na ten tekst z pierwszej Księgi Królewskiej, myślę sobie o tym, jaka hierarchia wartości panuje w naszym życiu. Co jest dla nas najważniejsze? Czy gonimy za pieniądzem, jak wiele osób zresztą współcześnie? Wiele osób przecież stara się o coraz lepsze zarobki, o coraz lepsze prace, chce mieć coraz lepsze samochody, coraz lepsze telefony, komputery itd., itd. Szczególnie to widać, szczególnie ten pościg widać na przykład w szkołach, gdzie uczniowie prześcigają się między sobą o to, kto ma najnowszy jakiś telefon czy jakąś rzecz. Ale taki pogoń za tym, co lepsze, za tym, co bogatsze, no wcale nie jest czymś nowym. To była rzecz, z którą zawsze ludzkość miała do czynienia. Pytanie jest o to, co jest najważniejsze w naszym życiu, o to, o co zabiegamy, o to, co przyniesie nam faktyczne szczęście, o to, co przyniesie nam też taką zgodność w życiu. Apostoł Paweł z kolei pisał o tym, że mamy nie upodabniać się do tego świata, czyli mamy nie upodabniać się do tych, którzy właśnie gonią za tym, co materialne, za tym, co z czym mamy styczność w tej rzeczywistości, co jest ważne dla świata, nazwijmy to. Tylko mamy godnić, tylko mamy upodabniać się do tego, co niebieskie. Mamy przemieniać swój umysł, abyśmy potrafili rozróżniać, co jest zgodne z wolą Bożą, a co nie. I te teksty w tym miejscu są spójne. Kiedy czytamy ten tekst z pierwszej Księgi Królewskiej, Salomon prosi o mądrość. I kiedy zwracamy uwagę na fragment z listu do Rzymian, tutaj też mamy pewne wskazanie o to, że mądrość jest tym kluczem, który jest nam potrzebny do godnego życia. Bo kiedy prosimy Boga o mądrość, to prosimy Go również o to, żebyśmy rozpoznawali, co jest dobre, a co złe. I kiedy mamy to rozróżnienie i kiedy podążamy za Bożą wolą w naszym życiu, kiedy kierujemy się wiarą i tym, co z niej wypływa, i kiedy kierujemy się sumieniem, przez które przemawia do nas Duch Święty, wówczas ta mądrość gdzieś w naszym życiu się realizuje. Żeby poznać tę mądrość, musimy być też otwarci na słuchanie Bożego Słowa. Słowa, które dociera do nas każdego dnia, czy to przez słowa Pisma Świętego, czy to przez słowa, czy to przez słowo, które Duch Święty w ten swój znany dla siebie sposób do nas przemówi. Wsłuchiwanie się w Boże Słowo jest źródłem mądrości, którą pozyskujemy. A mądrość z kolei daje nam to właściwe rozeznanie i wtedy wiemy, co tak naprawdę jest najważniejsze dla naszego życia, co jest nam najbardziej potrzebne. I z tą myślą Was zostawiam na sobotę 27 stycznia. Amen.